Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowe wydarzenie muzyczne – sobotni koncert Carmina Burana. O przygotowania do uroczystości zapytaliśmy dyrygentkę, panią Barbarę Weiser-Lada. Próbujemy Carminę Burana już od kilku miesięcy, zaraz po noworocznym koncercie, który odbył się na początku tego roku w styczniu. I próby są cykliczne dwa razy w tygodniu, ale czasami spotykamy się też w sobotę i w niedzielę. A z jakimi zespołami będziemy mogli się spotkać na tym wydarzeniu? Więc tak, towarzyszyć nam będzie z Orkiestra Symfoników Bydgoskich, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni już od wielu lat. Będzie śpiewał z nami chór Zinc Academy z frankfurckiej Filharmonii. Zaprosiliśmy również chór z Karlipnej Gimnazjum z Frankfurtu nad Odrą, chór Eurythm. Przyjedzie również chór dziecięcy ze Szczecina. Dwa nasze chóry tutaj lokalne ze szkół muzycznych, jednej i drugiej. No i oczywiście najważniejsza grupa to chór, mój chór kameralny Adoramus, który powstał prawie 33 lata temu i od nas się to wszystko tutaj zaczęło. Ponieważ mamy sporo w tej chwili wśród członków chórów, nawet sporo osób, które wyemigrowały, przyjechały do nas z Ukrainy i w związku z tym oni zostali zaproszeni do udziału w tym koncercie. Dlatego myślę, że to jest nasz główny cel, a kolejnym to jest obchody 33-lecia naszego kameralnego chóru Adoramus, które przypadają w październiku tego roku. Nova mundo reserat, patries aprilis, ad amorem properat, animus gerilis, et jocundis imperat, deus puerilis. Tematyka Carminy to nie jest coś, to nie jest coś tuzinkowego. To są teksty zaczerpnięte z okresu średniowiecza, do których muzykę napisał kompozytor z muzyki współczesnej XX wieku, Karl Orff, w połowie ubiegłego wieku. I w tych tekstach przedstawiani jesteśmy my, ludzie, jako równi sobie. Obojętnie, czy jesteśmy mali, duży, metaforycznie, czy jesteśmy biedni, bogaci, wszyscy jesteśmy tylko jedni. Raz jesteśmy u góry, raz jesteśmy na dole i to właśnie przekazuje tekst Carminy Burana. Uczniowie naszej społecznej, niepublicznej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej malowały obrazy do muzyki Carmina Burana, do muzyki właśnie tego utworu, nie znając tematyki, tylko słuchały muzyki, czyli taka terapia, arteterapia, prawda? I te prace też będą pokazane dla wszystkich, także kto wybiera się na koncert w sobotę, to zapraszam już od 19, bo one będą wyświetlane na Telebimie, te wszystkie prace i oczywiście są tam też, pojawią się też laureackie, znaczy prace, których dzieci są laureatami tego wydarzenia, tych warsztatów. Są takie koncerty, których słuchamy. Są też takie, które przeżywamy. Każdy z nas czasem potrzebuje chwili refleksji i zajrzenia w głąb siebie. W najbliższą sobotę będzie ku temu okazja. Zapraszamy 22 kwietnia o godzinie 19:30, aula Collegium Polonicum. Kto jeszcze nie zakupił biletu, może to zrobić w Państwowej Szkole Muzycznej w Słubicach.